upiorne obserwacje, widmowe ciężarówki czy duchy autostopowiczów, to zaledwie niektóre z tajemniczych zjawisk zgłaszanych przez kierowców poruszających się po brytyjskiej autostradzie M6. A tymczasem teraz, znane w Wielkiej Brytanii medium nazywa to miejsce trójkątem bermudzkim hrabstwa Cheshire. Lecz czy takie nazewnictwo jest uzasadnione? Rzeczywiście w ostatnich latach liczba wypadków, do jakich dochodzi pomiędzy skrzyżowaniami numer 17 i 19 na autostradzie M6, jest zatrważająca i statystycznie jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach Wielkiej Brytanii. Czy jest to jednak wystarczający powód, aby uwierzyć w słowa specjalisty od zjawisk nadprzyrodzonych, Mike'a Brookera, który to uważa, że tak duża liczba incydentów nie mogła być spowodowana tylko i wyłącznie błędami ludzkimi lub awariami pojazdów. A zatem, mężczyzna sugeruje, że fragment autostrady M6, na którym dochodzi do dużej liczby wypadków, jest najprawdopodobniej nawiedzony. Brooker zaproponował nawet dwie teorie, które w pewnym stopniu miałyby tłumaczyć ten fakt. Przede wszystkim przypomniał on, iż autostrada miała zostać zbudowana na starożytnym rzymskim cmentarzu, co samo w sobie budzi pewne obawy. Natomiast druga zakłada, że droga powstała w miejscu zagłady szkockiej armii, do której to doszło ponad 200 lat temu. Tak czy inaczej, obecnie duchy zgładzonych żołnierzy miałyby się mścić na kierowcach przejeżdżających w tym regionie. Nie da się ukryć, że powielane przez niego teorie brzmią dość absurdalnie, a sam mężczyzna zwraca uwagę na fakt, że nie ma jednoznacznych dowodów wskazujących na obecność zjawisk paranormalnych w tym regionie. Samo medium opiera więc swoje twierdzenia wyłącznie na osobistych odczuciach, zgodnie z którymi coś, najprawdopodobniej nadprzyrodzonego, musiało upodobać sobie to miejsce i zapowiedział dalsze badania. Nie powinniśmy zresztą wykluczać, że pozwolą mu one dowiedzieć się więcej na temat przyczyn tych wypadków i zbliżyć się nieco do prawdy. Na razie nie powinniśmy jednak zapominać, że sam fakt, iż trudno w racjonalny sposób wyjaśnić tak wiele wypadków, do których dochodzi na prostym odcinku drogi, nie znaczy wcale, że takie wyjaśnienie nie istnieje. No i cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, iż przypadł Wam do gustu i oczywiście zapraszam do wyrażania opinii w komentarzach. Jednocześnie chciałbym zachęcić Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dołączenia do Discorda oraz wsparcia nas na Patronite lub poprzez uruchomiony niedawno sklep internetowy na stronie kapsel.pl. A na ten moment chciałbym życzyć Wam wszystkim miłego dnia i do usłyszenia już wkrótce.